Witam Was, docent polskiej miniobrowary.pl. Jesteśmy w Hopstersie i namówiłem przypadkowo spotkanego klienta do ślepego testu. No, drogi Michale, może jeszcze nie jesteś tak rozpoznawalny, ale gdyby ktoś miał wątpliwości, to jest brat Albercika. Albercika, czyli generalnie rodzina artyzanów, wielka rodzina artyzanów i nawet jesteś związany z produkcją w browarze, prawda? Znaczy jestem związany o tyle, że dorabiałem w wakacje i przetransformowało się to troszeczkę w moje hobby. Dorabiał w wakacje. Brzmi to już podejrzanie. Uprzedzamy, on jest pełnoletni. Co prawda niedawno chyba. Czemu czułem, że te żarty nie ominie po prostu? Czemu ja to czułem? No więc... Proszę o przerwę w tym momencie, proszę o przerwę. Więc jako przypadkowo spotkany tutaj uczestnik rodziny artezana, sprawdzamy trzy ciemne piwa, trzy ciemne stauty. Tym razem nie z artezana, ale patrząc po tablicy, będzie to Pinta Havana Stout. Będzie to nowy browar Roch z gór Sowic mniej więcej. Piwo Arden, kojarzące się z Ardenami, ale to mówię, to są polskie góry. I w końcu cumowe z browaru spółdzielczego z Pucka. Tak więc piwa dosyć nowe, wszystko to są stauty, ale stauty różne. Bo na przykład Pinta to jest Tropical Stout 16,5, Arden 14,7 wędzony, więc chyba łatwy do rozpoznania. I w końcu cumowy owsiany, z tego co widzę, 14. No i teraz jest pytanie, żeby je odpowiednio rozpoznać. Czy ty się tak nie boisz o swoją reputację, próbując tak piw? Nie, no to przecież jeżeli nie zgadnę, no to nie pójdzie, nie? No to nie pójdzie. No dobra, zaczynamy od, mamy tutaj... To jest jedynka. Zaczynamy od jedynki, także zdrowie, ale oczywiście mochamy. Najpierw mochanie. Wędzonka. No to jest wiadomo, że wędzonka. No. Nie trzeba być ekspertem. Tak jest. Trzeba być ekspertem. Inaczej, jeżeli przyjdzie człowiek z ulicy, tak jak ja tutaj wszedłem do Hopstersa, no i to dostanie coś takiego, to... Panie, ale dlaczego to wali mięsem? Dlaczego mi pan dał w mięsem? Kiełbasa, no. Nie, ale tak naprawdę w piwie nie ma żadnego. Bo boję się trochę pozwu potem. Nie, no, bardzo, bardzo przyjemny aromat wędzony, także podejrzewamy, tak, że to jest ten roch. Piłem piwo z rocha w Katowicach, to było English IPA. No, był mocny karmel, mocna goryczka, akurat to nie są moje klimaty, jest te karmelowe. Wędzonka jak najbardziej jest moim klimatem, także aromat mi odpowiada. Tutaj mam to samo akurat. O, czyli nawet sobie wziąłeś większą porcję wcześniej. Bardzo przyjemny, bardzo pijany przede wszystkim. No, prawie jak czarna wołga. Prawie. Już krypto reklama robi, no. Nawet nie krypto. Chociaż nie. Może niektórzy nie wiedzą, co to jest czarna wołga, więc rzeczywiście krypto. Samochód. Całkiem gęste, całkiem treściwe. Jest leciutko kwaskowe. Leciutko. Jest palowość. No właśnie, ostatnia czarna wołga troszkę chyba była taka palowo-kwaskowa, z tego co pamiętam. Wersja butelkowa. Butelkowa, tak? Ostatnio jakieś 2 miesiące temu chyba. A nie, no to może w maju. Wiesz, byłem generalnie na każdym ostatnim butelkowaniu i przy degustacjach tam przypadkowych pomiędzy butelkowaniem jednym a drugim też byłem. Więc czy ona była kwaskowa? Marlena, to, nie no, my byliśmy w maju, tak? To chyba w maju próbowaliśmy to. Ostatnio, czyli w maju. Ujawnijmy obecność. I tak wszystko słychać. Twoje zacieszki. Generalnie pozytywne piwo. Nie, ja, bardzo fajnie. Słuchajcie, no to jest nowy browar, to są cały czas początki. Jeżeli to jest nowy browar, to w ogóle nie ma o czym mówić. Oni wystartowali jakoś początek września. Pozytywnie. Właśnie, bo ja nic nie wiedziałem o tym browarze. Tak, także pozdrawiamy browar Roch. Bardzo fajnie. No dobra, a teraz zobaczymy, co w próbce numer 2. Zdróweczko. Tropikalne motywy, także podejrzewam, że to jest Havana Stout. No ja się wstrzymam z decyzją.
jest tutaj taka delikatna laktoza, takie no właśnie, jakieś słodkie owoce. Laktozę czuję na pewno. No pozostaje nam alternatywa w postaci oatmeal stout. No nie ma szans, żeby w oatmealu takie motywy słodkawe, laktozy, owoców no, tropikalnych. Wiesz, ogólnie ta degustacja nie była jakimś wyzwaniem za bardzo. No może dlaczego? O, mam nadzieję, że to wytniesz. Mam nadzieję, że to wytniesz, słuchaj. No cóż. Nie no, to jest Havana Stout. Następnej degustacji Ris czy Weizen? Ale dosyć wyrazista słodycz na finiszu. Zgadzasz się? Nie. Słodycz jest, ale... Kurczę, dla mnie to jest laktoza. Dla mnie to jest laktoza. Już w zapachu się wyjaśniłem, jak to się zagra. Znaczy w zapachu jeszcze można... Znaczy jest ona troszkę ukryta. Jest ona troszkę ukryta pod tymi owocami, ale... Ja jednak mam takie troszkę zboczenie, że ja tą laktozę troszeczkę wyczuję. Jeżeli ona jest, to ją generalnie wyczuję. Takie lekko cierpkawe jest na finiszu. Jednocześnie słodkie, ale jednocześnie cierpkawe. Kurczę, aż wrócę sobie do tego wędzonego. Bo ono było... Trzeba zabrać, trzeba zabrać. Hippie będzie małe. No dobra, zostało nam w takim razie ostatnie, czyli numer 3. Zdrowie. No i czy to będzie właśnie cumowe owsiany stout, czy też nie? No jak najmniej intensywna robota z tych wszystkich trzech. Zupełnie nie ma. Tutaj spodziewalibyśmy się jakiejś kawy, może troszeczkę czekolady, a generalnie aromatu właściwie. Właściwie brak. No coś tam się przebija, ale w porównaniu naprawdę z mocnymi aromatami tych dwóch pierwszych, to akurat trójka tak trafiła, że w tym momencie jest to kompletne zero, jeżeli chodzi o aromat. Ale pamiętam, piłem to piwo spółdzielcze, ono się nazywa Cumowe. Piliśmy na zlocie Browar Bizu. No, gdzieś godzina 23, ale mimo to zapamiętałem, że było całkiem wyraziste, był całkiem dobry oatmeal stout. Jest taka tak, łagodność, ale, jest łagodność. Jest łagodna, ale jak mnie jest zupełnie bez wyrazu. Jest łagodna, jest delikatnie kwaskowa. Może odrobinę. Może odrobinę, ale no niby czuć tam, że to jest oatmeal stout, ale... Znaczy w porównaniu rzeczywiście z wyrazistymi piwami wędzone, z laktozą, ono powinno pójść jako pierwsze tak naprawdę w ślepym teście. Także chłopaki, No ale to pewnie też by było zbyt oczywiste, nie? Że dostajemy najmniej właściwie wyraziste piwo jako pierwsze. Było inaczej. Które cię najbardziej smakowało? Jak dla mnie zdecydowanie będzie to Arne z roku. Słuchajcie, tym bardziej, że to jest naprawdę chyba trzecia, czwarta warka, no może nie tyle warka, co trzecie, czwarte piwo tego nowego browaru Roch, więc bardzo fajnie. Z drugiej strony w ciemnym piwie, a szczególnie wędzonym, te wszystkie wady, niedociągnięcia bardzo łatwo można ukryć. Więc ja zawsze radzę nowym browarom, waszcie ciemne piwa, stout, ewentualnie Black Ipa. Te wszystkie niedociągnięcia, które są w browarze na tak, początku, można... Bo o to chodzi w piwowarstwie, żeby ukrywać niedociągnięcia, dokładnie. No nie o to chodzi. Chodzi o to, że początki są trudne, to jest kalibracja skali. No, każdy się musi nauczyć, wiesz, jak nie wiem, ważyłeś w domu? Bo ja nie. Nie, akurat ważyć w domu, zdarzyło mi się pomagać przy ważeniu w domu, więc znam to troszeczkę tak może od tylnej strony, że tak powiem, ale samemu nie ważyłem nigdy. Na pewno pomagałem przy warkach Albrecika głównie. I rzeczywiście są tam wady, które... Okay, ale przy pierwszych warkach są na pewno wady, które... Mówię o czymś innym, mówię o tym, że piwowarzy domowi, którzy czasem przechodzą na ważenie na dużym sprzęcie albo zakładają swój własny browar, to nie jest po prostu przemnożenie skali, prawda? To jest zupełnie porównanie. Nawet było to widać u nas właśnie w artyzanie, jak się przenosiliśmy z małego browaru do dużego, że też była znacząca bardzo zmiana. Przecież pamiętasz, co było z dublem
właściwie chłopaki z Dubla chyba nigdy nie byli zadowoleni. I gdyby nie słynny lokal z tymi rybami, jak on tam się nazywał. To był niesamowity lokal. On chciał od artyzanów piwo Dubel sprzedawane pod ich nazwą. Tam jak się wchodziło, to zawsze waliło rybami, więc tak naprawdę aromat tego piwa chyba nie miał znaczenia. To było na Poznańskiej. Pamiętacie, jak to się nazywało? Kraken. 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 Tak, tak. Kraken. No i ten Dubel właściwie przez artyzanów to byłby przez już zaprzestana produkcja, gdyby Kraken nie chciał cały czas mieć to w ofercie. Także mówię. Roch, jak na początek, bardzo fajnie, tylko że... No, bardzo pijany przede wszystkim. No, pinta trzyma klasę, natomiast spółdzielcze troszeczkę, no ale styl. Oatmeal Stout w porównaniu z takimi fajerwerkami wypadł blado. No i dobra, no i tak oto z przypadkowym klientem. A może się pomylić? Jezus Maria! Zupełnie odwrotnie. Jezus Maria! Ale czy wygraliśmy coś? Słuchajcie, dobra, to teraz chłopaki mówią. Faktycznie tak, mieliście rację. A mogłeś zarządzić. Tak, mogłem wygrać, mogłem być gwiazdą internetu. Chłopaki mieli rację, faktycznie tak było. Okej, także dziękujemy bardzo i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.